Panie i panowie, w dzisiejszym materiale bynajmniej nie będziemy podziwiać bazyliki w Licheniu, chociaż samochód, który dziś zobaczycie, jest bardziej dopasiony niż tamta bazylika. Dziś jesteśmy w Skierniewicach, w drobnej mieścinie, w której są grube samochody, a to jeden z nich. Za mną G-klasa w Piwanii, 850-konny samochód, który jest bardziej dopasiony niż nie jedna bazylika. Panie i panowie, program High Five słynie z takich aut. Zapraszam do oglądania G-klasa Piwanii. Ale to brzmi zajebisty! Ale zanim jednak pokażę wam, jak przyspiesza i usłyszycie, jak brzmi ten samochód, to... Jeszcze raz? Przepraszam? Chcesz wejść do środka? No! Śmiało! Ale fajny! Fajny, co? Ale ładny kolor! Daj mu tutaj pedał, tak do końca. Już? Bardzo fajny. Chyba zobacz sobie. Wejdź! Moi drodzy, zanim jednak pokażę wam, jak przyspiesza ten samochód i jak brzmi, jak wam więcej opowiem, to przede wszystkim to, co najciekawsze w tym egzemplarzu, to jest cena jego modyfikacji. Uwierzycie, że ten samochód w samych modyfikacjach wyszedł drugie tyle, co zapłacił właściciel? Chodźcie, podejdźcie bliżej, bo to jest ciekawe. Od początku. Gdzie jest ten początek? To jest 8 kartek z modyfikacjami. Maska karbonowa. 18 tysięcy euro. Wszystkie kwoty będą w euro. Słuchajcie, maska 18 tysięcy euro. Nie zderzak nawet, tylko grill karbonowy. 8 tysięcy euro. Logo Piwanii podświetlane. 1,5 tysiąca euro. Przedni błotnik. 15 tysięcy euro. Tu dwa akurat, więc 7,5 za jeden. Słuchajcie, te strony są podwójnie wydrukowane. Karbonowy spoiler na dachu, 7 tysięcy euro. LEDy, 1,5 tysiąca euro. Te osłony kierunkowskazów, 3,5 tysiąca euro. Te LEDy. Ale to za dwa, więc już cena za dwa. 2 tysiące euro. Listwy dachowe, 8 tysięcy euro. Osłony lusterek, karbonowe, oczywiście wszystko jest w karbonie. 4 tysiące euro. Listwy progowe, 6 tysięcy euro. Dach Rolls-Royce'owski, gwiezdny, 15 tysięcy euro. Wnętrze, 60 tysięcy euro. Ale co więcej, kierownica nie jest włączona w cenę wnętrza, bo jest dodatkowa opłata 4 tysiące euro za kierownicę. Dodatkowo karbony w panelu środkowym to jest kwota... Już to zgubiłem gdzieś. 8 tysięcy euro. Aluminiowe pedały, których akurat nie wziął właściciel, ale gdyby wziął, no to jest najmniejszy koszt, więc tak sobie przeoszczędził te 1000 euro. Lecimy dalej, uwaga, bo tutaj łopatki karbonowe przy kierownicy, to jest koszt 2,5 tysiąca euro. Tutaj ten próg Piwanii podświetlany to jest 4 tysiące euro. Idźmy do tyłu. Karbonowa osłona tylnego koła, 3,5 tysiąca euro. Słuchajcie, właściciel nie wziął osłony silnika, ale gdyby wziął, 3 tysiące euro za osłonę silnika. Tu jakieś duperszmitki, takie szmere morele, takie karbonowe boczne listwy, 6 tysięcy euro, to akurat wziął. A w ogóle cały pakiet, tak zwany body kit, white body, to kosztuje 55 tysięcy euro. Przepraszam, 54 999 euro. A i przepraszam bardzo, to jest program standard. Takie standardowe doposażenie Piwanii. Koła jak koła, 24 cale, jest za sztukę 4 tysiące euro. Łącznie mamy kwotę dobrego auta za same koła w tym samochodzie. Bez opon. Opony są dodatkowo liczone, a są też drogie. Wydech 13 tysięcy euro. Końcówki wydechu 10 tysięcy euro. Wszystko daje bardzo, bardzo grubą kwotę. Okolice 1 000 000 złotych za same modyfikacje tego samochodu. Za same wizualne modyfikacje. Podkreśliłem wizualne, ponieważ to auto ma też podniesioną moc. 850 koni kosztowało kolejne 60 klocków. To wszystko, to jest coś niesamowitego. Tu są dwie G-klasy w jednej, cenowo. I mówię wam to nie bez powodu. Chciałbym podkreślić, że nawiązanie do bazyliki w Licheniu
nie jest tutaj przypadkowe. To jest dopasiona fura, Zajebiście jeździ, brzmi, przyspiesza, ale przede wszystkim to, jaka prestiżowa jest w swoim niszowym środowisku, ale jednak w środowisku, wydać ponad bańkę na modyfikację samochodu. Serdeczne gratulacje z tego miejsca dla mojego przyjaciela, właściciela tych fur, które pokazywałem wam, m.in. G-klasa w Kiwani, ale powiedziałem tych fur, specjalnie ujmując to w liczbie mnogiej, ponieważ w Kiwani pokazywałem też wam Lambo Urusa Kiwani i to jest 1001 koni, no tam trochę więcej nawet wyszło, ale oficjalnie 1001 koni, to jest też samochód tego samego właściciela, no grubiej się nie da. Ale tyle o statystykach i o kwotach. Zapraszam, zapraszam. Chodźcie, zobaczcie. To jest coś, co jest bardzo niewiarygodne, czyli wnętrze tego samochodu. Nie wiem, jak usiąść, bo tu ciasno. To jest samochód, którego wartość wnętrza przekroczyła wartość dobrego Mustanga z salonu. Czajcie, wydać 250 tysięcy, ćwierć miliona złotych wydać na wnętrze. Całe wnętrze obszyte, wszystko na nowo, łącznie z w ogóle nie wiem, czy widzicie, przejmę pałeczkę. Zobaczcie, ta podsufitka jest podświetlana. Może w dzień tego nie będzie widać, ale mamy tutaj sufit jak w Rolls Royce. Tylko że nadal, no to jest moim zdaniem mocno przesadzona cena, bo ten sufit jest wartości 60-70 tysięcy złotych. No, sam sufit. Operator zrobił takie oczy i się nie dziwię w zasadzie, ponieważ no nie no, widziałem podobną robotę za 1/10, 1/20 tej ceny. Naprawdę. Kurczę, no. Tak sobie patrzę. Jestem w jeansach i nie wiem, czy dobrze robię siadając w takim wnętrzu niebieskimi spodniami. Mam nadzieję, że nie zostawię żadnych śladów. A jeżeli nawet, no to pewnie nie byłbym pierwszym ani ostatnim, który w jeansach wsiadł do tego egzemplarza. Więc to jest duży problem dla właściciela, jeżeli będzie miał dzieci w trasie w jeansach, sam w jeansach wejdzie, będzie miał gości w jeansach, czy w innych spodniach, czy jakiejś odzieży, która zostawiłaby jakieś ślady. Wydaje mi się, że wnętrze jest bardzo ciężkie do utrzymania, aczkolwiek na pewno będzie zaimpregnowany w jakiś sposób, no, ale jednak wykończenie tego wnętrza, tu akurat duży plus. Chociaż nie znam się zbytnio na tym, no ale wygląda dla takiego amatora jak ja bardzo spektakularnie. Tu nawet o takie detale zadbali, jak uchwyty, rączki w kolorze. Nawet rączki zostały wykończone alkantarą. No to akurat na plus zasługuje, naprawdę. Tutaj to można słuchać Chopina. Ale w ogóle to auto nie jest jakieś duże. Jakoś tak nie wiem. Mało wygodnie się siedzi tutaj. Ale to nie kwestia wnętrza, to po prostu kwestia G-klasy. Dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie te wnętrze. Jestem ciekawy waszego zdania. Pokażę je wam jeszcze z przodu. To znaczy od tyłu, ale przód wam pokażę. Tak to wygląda. Jedni powiedzą, że jest festyn, drudzy powiedzą, że jest klasa, trzeci powiedzą, że jest ekstremalnie. Czwarci, nie wiem co czwarci powiedzą, ale możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o pomarańczowym wykończeniu wnętrza całym. Full interior. I te lampki. Co o nich myślicie? Wow, ile gwiazd! Ile gwiazd! Nie no, jest zjawiskowy. Jakbyście tu siedzieli na moim miejscu, to powiedzielibyście wow! 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 Żeby zrobić takie wnętrze, też potrzeba masy czasu i zaangażowania. Jest to wiele, wiele roboczo godzin na pewno. Uszyć to wszystko, dopasować. Tu wszystko jest dopasowane, nawet te progi. Ale szybko się brudzi. To jest minus, niestety. Jednak trzeba przyznać, że jest zrobione z przytupem. Fajne, fajny samochód. Naprawdę podoba mi się ta fura. Bez kozery. A w bagażniku bardzo dużo miejsca. No jak w każdej G-klasie, ale przede wszystkim pomarańczowo. No i stąd można tą jaskrawość też mocno dostrzec. I jest ona widoczna. Kurczę, no grubo. I to nie jest tak, że to są takie nakładki, czy to jest zdejmowane. Wszystko jest przyte, naprawdę. To naprawdę sztuka. Moim zdaniem, co by nie mówić o tym kolorze, to samo wykończenie to jest sztuka. Tutaj alkantara od połowy, pięknie się to przecina. Czyli pomarańczowa skóra z pomarańczową alkantarą. Niesamowity design. Można jeździć na mandarynki, przynajmniej nie zafarbuje. Zobaczmy, jak te 850 koni przyspiesza. Jedziemy. Dwa konie mechaniczne versus 850 koni mechanicznych. Kiedyś to były czasy.
jeżdżono na koniach. W Skierniewicach do dzisiaj jeżdżą. Panie, jak to gniecie fotel! Dzisiaj będzie ciekawie, żeby jednak pokazać wam pełnię możliwości, trzeba wyjechać z tych pięknych Skierniewic. Ulala! Jaki Chopin, chociaż Chopin nie pasuje dzisiaj. Bardziej jakiś Travis Scott. Pierwsze co, no to ta skóra. Czuć ją. No bo to jest wbrew pozorom nowe auto. 4800 przebiegu. Nówka fura. Właściciel w ogóle nie jeździ tymi autami. Powiedziałem mu kiedyś, że jak chce, to mogę mu przepalać te fury. Ale za daleko do niego mam, rzadko do niego wpadam. A jak wpadam, to przelotem i przypadkiem gdzieś tam. Nie no, ja muszę się rozebrać. Tu już mi za gorąco w tym aucie. Jeżeli jedziesz autem o mocy ponad 800 koni i wiesz, że będzie grubo i wiesz, że to jest auto, które potrafi zaskoczyć, mimo że jest prawie 3-tonowym klocem, to wiedz, że powinieneś przygotowany być na wszystko. Pampersów nie wziąłem, ale mam nadzieję, że nie będą potrzebne. Słuchajcie, nagrywam dla was filmy z superautami od przeszło 6 lat. Łącznie około 10 na YouTubie. I za każdym razem w momencie, nie byłoby wyjątku, za każdym razem w momencie, w którym mam prostą drogę, 850 koni pod butem, to mi się mordka cieszy na myśl o tym, że to zrobię. O! Tego nie przemyślałem. Myślę, że właściciel na koniec dnia sobie zawsze myśli: mam zajebistą furę, która bardzo mocno przyspiesza, która dobrze wygląda, jest agresywna i była jakimś kolejnym moim celem motoryzacyjnym. I myślę, że na koniec takie cyferki nie są ważne. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to sobie po prostu pozwala. To jest piękne. Gratulacje dla właściciela. Słyszycie to? To auto mówi samo za siebie. A teraz nasz tester. Przyspieszenie. Tak to brzmi, tak to przyspiesza. No dobra, Sport Plus. 2500 obrotów. Co tu się zadziało? Co mam tu teraz powiedzieć? Wypadałoby, żebym wam skomentował. Czy jest szybki, ale chyba to widzicie już. Więc tak, na szybko pierwsze wrażenia, na pewno jest stabilny. Fakt faktem, mamy 8 stopni i słońce, sucho jest, ale to nie zmienia faktu, że przy takiej mocy auto zrywałoby trakcję. I do czego zmierzam? Wydaje mi się, że on jest bardzo ładnie wysublimowany pod względem tonu przyspieszenia, ponieważ od zera takie sprawia wrażenie, że jest stłumiony, po prostu, że nie ma tej pełnej mocy od zera i nie ma takiego wyrwania, mimo że on mógłby, nawet mimo turbin, mimo tej turbodziury, mógłby wyrywać, bo G-klasa w Brabusie od podobnej mocy wyrywała. Aczkolwiek tutaj mamy taki komfort prowadzenia naprawdę tego auta, nawet od zera na pełnym gazie. I to jest pierwsze, co zauważyłem. No ale od 80, no to już trzymajcie kierownicę. To dość mocno, ponieważ no ja bym się już bał, gdybym nie miał takiego doświadczenia za kółkiem w tych samochodach, ponieważ wzbudza respekt mocny ten samochód. Sami widzicie. Pierdziele, ale brzmi zajebiście. I dobre to jest, że bogi klasy są dość mocno wygłuszone. To wygłuszenie jest wyczuwalne. A tutaj mimo wszystko ten dźwięk wydechu przedziera się przez kabinę i dochodzi do uszu kierowcy. Bardzo dobrze się prowadzi, jestem zaskoczony. Pierwszy raz jadę tak sztywną G-klasą w Kiwani. Naprawdę sztywny samochód. Przepraszam was bardzo. Pierwszy raz jadę tak sztywną G-klasą. Na pewno na tor nie jest to taka dobra bryka jak Turbo S 911 czy inne samochody. Sam samochód w sobie
bardzo fajnie brzmi. Posłuchajcie, ja się tu ustawię od zera, jak przyspiesza. No jest grubo, jest głośno, jest potężnie. Samochód... Ciężko, żeby samochód się nie podobał. A jakby tak ruszyć sobie spokojnie od zera? To jest bez launcha. Co to jest za fura? Powiem wam wprost. Dawno nie jeździłem tak szalonym autem. Tak nietypowym, bezużytecznym totalnie. Terenówka za prawie 2,5 miliona robi robotę. Jadą po nas. Uciekamy. Jak już wyjedziecie z lasu, z jakiegoś grzybobrania, czy cokolwiek innego będziecie robili, to już nie moja sprawa, to możecie zgasić furę i opowiedzieć troszeczkę do kamery o aucie. Kiwani jest o 2 półki wyżej niż Brabus. To jest moje zdanie, to nie musicie się z tym zgadzać. Ja uważam, że żeby wyróżnić się bardziej z tłumu Brabusów, nawet w G-klasach, to Kiwani właśnie. Czy Top Car, ale Top Car miałem też wiele wspólnego z G-klasą w pakiecie Top Car Design i to nie jest Kiwani. To nie jest to samo co Kiwani i żeby była jasność, to moja czysta, prywatna, subiektywna opinia. Nie dostałem ani grosza od Kiwani, nie dostałem nic od Kiwani. Dostałem samochód z kluczykami od mojego przyjaciela, który po prostu stuningował sobie tak furę w Polsce, bo to auto stuningowane w Polsce, to też ważne. Pod Kaliszem, z tego co pamiętam. To też moi znajomi robią, ale totalnie oni nawet nie wiedzą o tym, że ja nagrywam ten materiał. Ja się z kumplem spotkałem na kawę i wyszło z tego, dobra, masz, trzymaj, nagraj materiał. I to dlaczego o tym mówię? Żebyście nie myśleli sobie, że ja was do czegoś namawiam. Bo wiem, że w gronie oglądających są osoby, które gdzieś w przyszłości mogłyby myśleć o tym, żeby stworzyć taki pakiet na swoim aucie, czy na Audi, czy na Mercedesie, czy na Lamborghini, na jakimkolwiek, bo Kiwani robi pakiety do wielu samochodów, ale dlatego o tym mówię, ponieważ chciałem skupić się troszeczkę też na marce samej w sobie. Kiwani moim zdaniem dopieli swego. Moim zdaniem to jest 4. stopień stopniowania. To jest grubo, grubiej, najgrubiej i 4. jest Kiwani. Zobaczcie. Tak wygląda serce tego samochodu. Tutaj zakładam, strzelam z głowy, że auto, które teraz ma 850 koni, zostało zmodyfikowane po prostu o większe turbiny, które i tak są całkiem mocne. Auto w serii ma 585 koni. Tutaj Kiwani chwali się mocą 850 koni. Pewnie to jest więcej, bo oni z reguły zaniżają. Na przykład Lambo Urus, które ostatnio rok temu w zasadzie nagrywałem dla was, miało ponad 1001 koni, bo tam oficjalnie jest 1000. Nie będę zaskoczony, jeżeli tutaj jest 870, 860, 890 koni. Sam wydech i pakiet wydechu to jest plus 60 mniej więcej koni. To jest tak jak z szastaniem pieniędzmi. Tutaj szastacie pieniędzmi i końmi tak samo. Czy to 850, czy 60, 70? Oficjalnie jest 850 koni. Jednak tutaj podejdźcie bliżej i zobaczcie, że tu macie zwykłą osłonę silnika, ale z takim karbonowym wstawieniem handcrafted by Kiwani. Z tego auta myślę, że spokojnie ponad 1000 koni można by wykrzesać. Tylko to wiadomo, po pierwsze to są dodatkowe pieniądze. Po drugie, czy warto? Czy wykorzystasz tę moc? Rozmawiałem z kumplem i powiedział, że jak już robił Urusa na ponad 1000 koni, no to nie widział chyba większego sensu, żeby robić drugie auto ponad 1000 konne. Ładnie to brzmi, ale czy warto? Fajnie jest się pochwalić autem ponad 1000 konnym. Fajnie jest mieć takie auto. To auto bardzo mocno przyspiesza, bardzo szybko, ale 850 koni też jest bydlakiem. Tu chyba nawet zdjęcie tego egzemplarza konkretnego. Tak, dokładnie. Nawet koła pasują. Próbuję zobaczyć, jaki jest czas. Przyspieszenie 0-100, 100-200. Nie było mierzone zapewne, ale deklarowane pewnie będzie w okolicach 3,5 sekundy. Może trochę mniej, może 3,2 sekundy. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Jednak tu bardziej ważna jest specyfika brzmienia wydechu. To jest taki zwykły tryb, tak zwany komfort. Teraz posłuchajcie tryb Sport Plus. Jest troszeczkę inny ten dźwięk, co? Słyszycie coś takiego bardziej
gotowego do strzału. I teraz do 4000 go posłuchaj. Strzela mocno! Ale to, co jest istotne w ogóle w tym wydechu i w tym brzmieniu, to to, że spokojnie możesz przechodzić koło tego auta bez zatykania uszu. Czy jest warte tych pieniędzy? No właśnie. Łącznie 23 tysiące euro za exhaust system with straight pipes i za exhaust golf muffler. Czy za 100 tysięcy złotych chciałbym mieć tak nieznacznie poprawiony wydech? Aczkolwiek trzeba przyznać, że brzmi zajebiście. Kawał solidnego kapcia. 24-calowe felgi, zapewne kute, no bo za 20 tysięcy złotych sztuka, to muszą być kute raczej. Ale tu już widzę, że ktoś uszkodził, kurczę, szkoda. Regeneracja takiej felgi na pewno dużo kosztuje, ale to jest auto używane. To nie jest auto wystawowe w garażu z przebiegiem 0 km. To jest auto, którym właściciel jeździ. Jednak to, że macie felgi, to jest jedno. Dopasujcie do tego auta koła. Wiadomo, że dopasują wam tutaj koła, ale tu mamy Wredesteiny z profilem 30. Jednak ten profil 30 jest zastanawiający z tego względu, że to auto jest niższe, moim zdaniem, wizualnie przynajmniej, niż standardowa G-klasa. Ja bez problemu mógłbym tutaj umyć dach w standardowej G-klasie tak samo. A spodziewałbym się po tym tuningu, że jednak będzie to auto dokokszone i troszeczkę wyższe. No ale jednak to wszystko jest kwestia doposażenia i pamiętajmy, że to jest auto 850 koni mocy, więc fajnie, gdyby było też jakoś dopasowane do tej drogi przy większych prędkościach, więc nie może być kobyłą, musi być dość niski. Wszystko jest więc dla mnie w pełni zrozumiałe. To, co mi się podoba w tym aucie, to to, że tu wszystkim można trzaskać, bo to G-klasa. Jednak pamiętajcie mimo wszystko, że posiadając takie karbonowe elementy, łatwo je uszkodzić. Łatwo, żeby ten karbon pękł. On jest piękny, ale ciężki w utrzymaniu. Chociaż coś kosztem czego. Te wyloty. Nie, maska jest potężna. Uwielbiam wygląd tego auta. Zobaczcie, tutaj o takie detale nawet zadbali, żeby wytłoczenia były i wybrzuszenia z tej strony na osłonach lusterek. No, jeżeli już płacisz, to musisz płacić za coś. Więc tutaj w pełni zrozumiałe, że auto będzie inne niż wszystkie. No tak jak mówiłem, Kiwani to jest klasa wyżej niż wszystko inne, co z niemieckiego Mercedesa można wycisnąć. Moim zdaniem oczywiście. Tutaj przy grillu mamy też mały akcent pomarańczowego, który dopełnia oczywiście to wnętrze, ale to nie jest jedyny akcent pomarańczowy przy tym nadwoziu, ponieważ tu mamy również zaciski hamulcowe. Sztywne, bardzo sztywne. Naprawdę, no musi być taki, no. To zawieszenie jest usztywnione z tego względu, żeby dało się to auto prowadzić, żeby to nie był ponton. Ale fajnie się prowadzi. Chodźcie, 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 zobaczcie coś. Made in Poland. Mamy jakiś polski akcent tutaj w niemieckim wozie. Nie? Widzicie? Co ty z kierownicą robisz? Nagrywam G-klasę. Jak wam się podoba? Elegancka jest. Zobaczcie, wejdźcie sobie do środka, zobaczcie jak wnętrze wygląda. Trochę je. No. Ja bez butów siadam. Ja też zdejmuję. Słuchaj. Żeby most się nie zawalił. Taki dźwięk to jest piękny, a nie? Dobry, nie? Silnik szlamy nie go by skoczył. Nie można tak. Nie można? Za głośny. Bez tego nie ma jazdy. Nie można tego zapomnieć. Dlatego zawieszka zapachowa najfajniejszego, najluźniejszego programu motoryzacyjnego na YouTubie. Ale pachnie. Pachnie dobrymi materiałami. I na koniec dnia, kiedy przyjedziecie sobie nad jezioro, żeby ochłonąć, po całym dniu bardzo intensywnej jazdy, no bo nie ukrywajmy, że było intensywnie jak zawsze, otwieracie sobie bagażnik, żeby posiedzieć. Z widokiem na jeziorko. Odpalacie sobie jakąś dobrą muzykę. I cieszycie się po prostu
swoim dniem. Czekam na wasze opinie, co wy sądzicie o tym egzemplarzu i mam nadzieję, że film wam się podobał. I bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego, a w następnym filmie zobaczycie coś fajnego, nowego w garażu. Chociaż kupiłem już 3 lata temu ten samochód, to w końcu miałem okazję, żeby usiąść do tego nagrania i skończyć je. Ale więcej zobaczycie w następnym filmie. Subskrybujcie program High Five. Do następnego. Cześć!